Tak, jutrzejszy mecz gramy z Polkowicami. Jest to na pewno dobry zespół, który w poprzednim sezonie jeszcze występował na zapleczu Ekstraklasy. Będzie to na pewno wymagający rywal, ale o to tutaj wszystko chodzi, żeby z takimi lepszymi przeciwnikami się sparring partnerować. Tak się stało, że miałem przyjemność grania w tym klubie. Spędziłem tam 3 lata, każdy rok w innej lidze, i to tej wyższej. Pamiętam te spotkanie jeszcze przeciwko Nielbie Wągrowiec, gdzie Wągrowcu przegraliśmy 3-1. W Polkowicach było już 2-2 i mogę coś więcej o tym sparingu powiedzieć, bo o tym meczu ligowym. Grałem przeciwko Krzysztofowi Gryszyńskiemu na stronie, było kilka ciekawych pojedynków. Bardzo pozytywnie wtedy się zaprezentował. Przed meczem byliśmy też uczuleni na Rafała Leśniewskiego i tak się stało, że Rafał strzelił wtedy bramkę. Ten remis dla nas nie był może taki korzystny, bo w tamtych czasach walczyliśmy o awans, ale jak się okazało, ten punkt był również cenny i awansowaliśmy do pierwszej ligi. A przewidywania na jutro? Czyli sparing, no mam nadzieję, że tak jak w każdym innym, damy z siebie wszystko. Popracowaliśmy teraz nad błędami, które popełniliśmy z czcianką. O to w tym wszystkim chodzi, żeby wyciągać wnioski, żeby do tego marca być przygotowanym już w 100%. Klub z Polkowic to też ma bardzo młody zespół. Jest to zespół, który ma współpracę z Zagłębiem Lubin. Zawodnicy młodzi, którzy są utalentowani, a nie mieszczą się jeszcze w pierwszym zespole, właśnie są do tego klubu wypożyczani. Także ten klub się bardzo zmienił w porównaniu do tego, co ja byłem. Aczkolwiek jeszcze tam mam takich wspólnych kolegów i jakiś kontakt zawsze utrzymujemy.